Hej, witajcie moi mili, z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek z Regorajmy w The Curious Expedition. I tak, mamy kolejny raz, kolejną wyprawę. I gdzie byśmy mogli się wybrać tym razem? Upland Desert. W sumie dużo jaskini, dużo szrajnów. Tu jest tak samo, ale to jest stara pustynia i dżungla Yolompani. No i tak, tu mamy zbalansowany region. Głównie z takimi, jakby się to dzieli, zielonych dolin. O, może w ten sposób. Zielona piramida, złota piramida też może być tu. Tylko, że tu niestety dużo piasku i gorąco. I tu mamy 6 obiektów do znalezienia, tu mamy 4. Czyli co, spróbujemy tutaj. Co? Aha, gościu ten... James Sterling się utopił. Ten, co był przeklęty w poprzednim odcinku. Niedobrze. Okej, okay, musimy dostarczyć rzecz do wioski, więc spróbujemy to zrobić. No i tak, mamy kolej... O, medyk. Journalist. Aha. Mnie bardziej interesuje żołnierz. Sanity z walki. Increased maximum sanity. Czy my chcemy księdza? Jak już to chciał kogoś do walki znowu. Żebyśmy mogli uzupełnić właśnie te braki. Ojejku, niedobrze. Mamy trochę mało. Bardzo mało, wręcz by powiedzieć, można kasy. Będzie trzeba następną ekspedycję zrobić czysto stricte pod pieniądze. Tą trzecią teraz. Mamy ekspedycję trzecią i witajmy na starej pustyni. Oczywiście tak, mamy jeszcze miejsce w ekwipunku, więc uzupełnimy sobie wodę na statku. No i tak, możemy go spromować, więc na pewno... Okej, 20. Myślę, że tyle wody się przyda. Lepiej mieć trochę za dużo niż trochę za mało. Ogólnie tak, piramida jest w którą stronę? Aha, piramida może być wszędzie. Chociaż jak tak rozrzuca, to gdzieś tu, w tą stronę, jak to wygląda na mapie. Aha, na mapie mam tylko te 4 kratki tym razem. Ciekawie, ciekawie. Dobrze, rozejrzyjmy się, no w takim razie... Tu u góry mamy jakieś coś do odbicia. Zobaczmy na razie tu. Najwyżej będziemy musieli robić dużo... Cancel. Najwyżej będziemy musieli robić dużo przystanków jakichś różnych. Okej, okay. Oddaliśmy idola. Oddaliśmy idola, więc będziemy mogli, myślę, niedługo wszystko sobie tam jakoś zrobić. Wody nie możemy dać im na razie. Łopatę im na pewno damy. 5 łopat to myślę, że jest dobra cena. Ale 5 lin aż to niezbyt. Maczetę. Dobrze. Za 5 mango. Ponieważ potrzebujemy mango, żeby przetrwać w ogóle, jeżeli chodzi o jakąkolwiek tutaj możliwość, że tak powiem, egzystencji na pustyni. Explore the cave. A właśnie, możemy rzucić sobie kostką i liczyć na to, że nam wypadnie, lub użyć pochodni. Pochodnie wziąłem właśnie po to, żeby coś tu zdobyć. Mamy... jaskinie z mumiami. Okej, zobaczmy, co w nich jest. Mamy jedną mumię. Ciekawie. Bardzo ciekawie nawet, muszę przyznać. Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, ale tutaj było wielkie ptaszysko, które bym chciał ominąć ze względu na to, że jest to bardzo trudny przeciwnik i jakby to powiedzieć, on by sobie nie pozwolił na to, żebyśmy mogli tak o tam wziąć i uciec od niego, może w ten sposób. On bardzo mocno, bardzo bawi się. O. Alkohol. 35 sanity. Ładnie. Któryś z nich ma... O, właśnie. Ten pan, jak widzicie, ma whisky expert poziomu drugiego. Zwiększa nam sanity, który dostajemy podczas picia whisky. Whisky, czyli no... Będzie trzeba naprawdę mocno, mocno... Będzie trzeba naprawdę mocno tutaj jakoś działać. Okej, wzięliśmy niebieskiego grzyba. Niebieski grzyb zwiększa nam pole widzenia
naszych postaci. Myślę, że jest to... Żeby tylko się nikt nie stał alkoholikiem, bo taka jest właśnie też tutaj możliwość, że jeżeli pijemy dużo whisky, to osoby będące... no i widzicie, mamy walkę, zaatakowana z pantera, ona ma 3 kostki ataku. My mamy natomiast ten cały zestaw, czyli tak, weźmy na przykład Defend Repost. Jeszcze jeden roll. O, to jest tak, to weźmy tak. Na razie weźmy ripostę. Point blank. I na przykład... Nie no. Okej, okay, użyjmy point blank. Tactical advantage. I 3 tarcze. Czyli widzicie, my po zakończeniu rundy zabiliśmy prawie tygrysa i zrobiliśmy sobie 5 tarczy. I teraz pytanie, ile on będzie miał kostek ataku? 2. I ze względu na to, że mamy medkit, powinno nam się wyleczyć te rany bez najmniejszego problemu. Ok, i teraz tak, poskładajmy to wszystko do kupy. Point blank, loot. Weźmy na razie wszystko. I jest pewna jedna rzecz, musimy wyleczyć Charlesa Davisa. Udało się, trochę sobie tutaj punktów nazbieraliśmy. Raw meat wyrzućmy. Łopatę wyrzućmy i na przykład maczetę wyrzućmy. No właśnie, i widzicie, jeżeli już po prostu mieliśmy w tamtym momencie za dużo rzeczy pokazanych, i mamy do walki z mumią teraz. Ej, bardzo mnie to nie cieszy. Czekajcie, mamy tak te kości. I nie mamy niestety karabinu. Czyli jest źle. Jest naprawdę źle w tym momencie. Okej, okay. Cutting Repost. Czy coś z tych kart możemy złożyć? Multi atak i enemy stun. No dobrze. Jedną kość stun, resztę udało nam się tutaj jakoś odłożyć. Chociaż może przydałby się. Jest! Dobrze, i teraz tak. Możemy zrobić na pewno point blank. Na 2 kości to nie działa. Na tarczy też. Czyli jeden point blank. Shield na przykład z obserwatora. Możemy wrzucić sobie evade'a, shield'a. I podwójne oczko daje nam obserwację. Czyli mamy 5 tarczy w tym momencie. I kończymy rundę. I mamy obrażenia już lekkie. Przydałoby się zrobić na przykład stuna. Czekajcie, jak był... i za chwilę będziemy musieli tutaj wykombinować, jak to było. O, właśnie, to było z tym zbiegiem, to był. Point blank. Riposta plus tarcza. Lookout. I 5 tarczy znowu mamy. Ej, mam 3 osoby ranne. 3 osoby ranne, a apteczki mamy tylko 2 niestety. Loot. Oczywiście weźmiemy mumię. I musimy też wyleczyć... tutaj wyleczymy i... Boyda Oda, ze względu na to, że on ma bonusy, jeżeli używamy whisky do buffowania naszych plus punktów. To jest, myślę, wiele bardziej opłacalne, aniżeli tutaj ten Fighting Expert. Że zdobywamy expa, znaczy sanity podczas walki. To myślę, że wiele bardziej nam się przyda. I bardzo dobrze teraz zeszła jeszcze tamta butelka, ponieważ teraz uzupełniamy wodę i wrzucamy to na drugi slot. I teraz tak. Tu zapewne, albo tu będzie piramida. Więc możemy przejść... Musimy obejść tak naprawdę najlepiej. Im więcej punktów, tym lepiej. O, tu jest Gordon Pyramid. Aha. Aha. Hmm.
Tu może być wszystko. Nie wiem, co będzie tutaj. Że przejdziemy tędy. Cancel travel. Infected wound. I... czy uda nam się tutaj dostać? Okej, okay, zobaczmy, co jest w tym szrajnie. Użyjmy liny, żeby się tam dostać. I zawsze trochę złota dostaliśmy. Tylko teraz pytanie, czy uda się nam... tutaj przedostać. Żeby właśnie do tej... o, tym bardziej będzie trzeba uciekać. Ze względu na to, że widzicie, takie rzeczy mogą się dziać, jak na przykład rozłoży się shrine. Aha, mumia wstała z martwych, tak? Okej, okay, czyli mumia ożyła, mimo tego, że ją zabiliśmy. Czekajcie, jak można by to złożyć. Coś można z tego złożyć? A, tak. No nie możemy nic z tych kart złożyć. Świetnie. No to teraz jest naprawdę źle, bo jeżeli... teraz tak, tu mamy na pewno dwa ataki. Teraz tak, point blank. Riposta. Jeden defense tu. I obserwacja jako drugi. Okej, okay, mumia nic nie miała teraz. Więc tak, kolejny point blank. Riposta. Nie wyglądało to najlepiej. Come on. I musimy udać się szybko do tej piramidy. Ze względu na to, że nie sądziłem raz, że mumia ożyje. A dwa... no mieliśmy niestety rany ciężkie. Możemy zrekrutować dwie osoby na ekspedycję, to nam się nie przyda. Mniejsze koszty poruszania się po pustyniach to tak też niezbyt. I większe... więcej sanity będziemy zdobywali podczas odpoczynku przy Matce Naturze. Wiecie co, to chyba jednak ten Desert Explorer, redukcja kosztów poruszania się po pustyni jest lepsza. I dalej jesteśmy na pierwszym miejscu. I tak, sprzedaż. Sprzedaż. I może jedną mumię. Dajmy do muzeum. Okej, okay, ale w tym odcinku to już będzie wszystko i do następnego odcinka, moi mili, trzymajcie się, hej!